jakieś eleganckie kobiety? Elegancko, tutaj złoto, tutaj koszula, tutaj marynara, szmara, piciupara. No co, nie widać, oczywiście nie widać, że ja się kuźwa odwaliłam. Jak jestem uwalona, wszyscy widzą. Jak się odwaliłam jak szczur na otwarcie kanału, to nagle nikt tego nie widzi. Ja nie wiem, że człowiek raz na ruski rok odwali się jak szczur na otwarcie kanału. Normalnie jakby romans na wspólne mnie zobaczył, to by padł. To by padł ta kolana. A ja co? Złota opaska, koszula, marynarka, buty z ceną, żeby wszyscy widzieli, że to jest Jimmy Choo. Żeby wszyscy widzieli, jak jestem bogato ubrana. Nawet torebkę mam od Gucci'ego. Wszystko jest, wszystko, po prostu wszystko. Wziąłam nawet pomadkę, słuchajcie, Chanela tak trzymałam w środku pusto, ale szukałam, szukałam, tak przy kasie, Chanel, 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 Chanel. Pojechałam w najbardziej luksusowe miejsce. Nie, nie na Zanzibar, nie, nie Dominikana, nie, nie Meksyk. Meksyk to ja miałam na miejscu. Pojechałam zatankować diesla. I co mnie spotyka? Płacę przy kasie. Ojejku, ja nie mogę o tym myśleć, bo po prostu aż mnie szarga, aż mnie szarpie po prostu, że ludzie są tak bezmyślni, słuchajcie. No żeby taka kobieta, taka piękna kobieta jechała na CPM w tak luksusowe miejsce, w tak dobre miejsce w naszym kraju, wtedy w taki dobrobyt. I żeby takie rzeczy mnie spotykały przy kasie, chcę zapłacić, a ten pan do mnie przy kasie po prostu... Ja specjalnie poszłam do tej kasy. Torebka Gucci. Torebka Gucci, po prostu najnowsza kolekcja, annotation, annotation. Tu sobie wzięłam Chanela, pomadkę, posmarowałam chyba pudełkiem, bo nie miałam w środku nic, tylko mówię, a pudełkiem to będzie widział, nie? Widzi, że luksus, widzi, że złoto, widzi, że co to, widzi, po prostu widzi ten facet i on do mnie mówi, że mamy wodę w promocji. Jak weźmie pani wodę, to druga będzie za pół ceny? Luz! Jak można tak potraktować kobietę? Jestem w rozsypce, co mnie się spotkało na tym luksusowym CPN-ie. Ja już nie będę mówiła, że to są luksus, po prostu jestem tak zawiedziona po prostu tymi ludźmi, którzy są tam niekompetentni w ogóle. Facet się mnie pyta, czy chcę wodę w promocji, czy ja kurwa wyglądam jak promocja. No ludzie, no zobaczcie, złoto, tu marynarka, czy ja wyglądam na promocję, czy ja wyglądam na promocję, to po co ja się tak ubrałam? Po co ja zakładam te drogie szpilki? Co z tego, że pod tą szpilką jest różowa skarpeta w muffinki? Jest, bo ja uwielbiam żreć i nawet na skarpetach i na gaciach będę miała żarcie. Ale normalnie wnętrze jest takie, wiecie, luksus, a w środku jest, wiecie, słoma z butów. Ale skąd on to wiedział? Aż mnie tak wkurzył, o jak mnie on wkurzył po prostu, że miałam ochotę mu tak z liścia wytrzasnąć. A jest tak pomyślałam, jak ja mu trzasnę z liścia, tam są kamery, za ramię ktoś zareklamuje i będzie przypał na cały internet. Kobiety, jesteśmy narażone na mega nietolerancję z takich, ze strony takich gachów. On w bluzie, w polarze, on do mnie, że promocja? Ja mówię, człowieku, czy ja wyglądam na promocję? Pan spójrz na siebie w tym polarku zajebistym, lekko za dużym. Może pan by sobie wziął coś z promocji? Nie, poproszę cztery wody i poproszę policzyć to 20 zł drożej. Bo jestem damą, bo jestem gwiazdą. A skąd on mógł wiedzieć, że mam różowe skarpety w muffinki? Skąd on tu mógł wiedzieć, że pod tym wszystkim pięknem kryje się taka skarpeta? No, to co mam w środku, to nikt nie musi wiedzieć wcale. Ale niech mnie nie obrażają, ja nie wyglądam jak promocja, niech mnie nikt nie wkurza, bo po prostu zaraz normalnie wyjdę z siebie sam obok. Nie róbcie tak, ludzie. My kobiety jesteśmy eleganckie, a nie promocyjne. Ma! Nawet moje Gucci, Ferrucci, Franco Ferre nie pomogło mi w luksusie? Czy ja naprawdę wyglądam jak promocja? No spójrz na mnie! Ja wyglądam jak... No może... Nie wiem, kurwa, może te skarpety zmyliły go w te żarcie, ale skąd on wiedział, jak ja miałam szpilki do kostek? No po prostu, masakra po prostu! Tu się kryje dama, a pod spodem, no po prostu słoma z butów wystaje taka, że hejuzyna. No może skądś... Nie wiem, nie wiem.